Tango milonga, tango mych marzeń i słów. Niechaj me serce ukołysze. Tango milonga, jak dawniej krańcie mi znów. Zabicie tę dręczącą ciszę. Iwona Stępień-Baran delikatnie wprowadziła Państwa w nastrój dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego popołudnia, którego bohaterką będzie pani Marzena Kądziela. Brawo! To jest osoba, której specjalnie przedstawiać nie muszę. Wszyscy ją doskonale Państwo znacie. Dziennikarka, podróżniczka. Myślę, że bez przesady będzie stwierdzenie, że jest to kobieta światowa. Brawo! Dzisiaj przybliży nam trochę tego swojego świata. Zabierze nas w podróż, jak Państwo widzicie, do Argentyny. Cieszę się strasznie, że Państwo zechcieliście poświęcić troszkę czasu nam, bo ja nie jestem absolutnie tutaj bohaterką tego spotkania, ja jestem tylko przewodnikiem. Skąd pomysł na tango? Pomysł stąd, że kiedyś w radiu, w mojej ulubionej audycji Marcina Kydryńskiego Trójce w niedzielnej sieście usłyszałam bardzo starą piosenkę, bardzo stare tango Carlosa Gardela i przypomniałam sobie naszą podróż po Buenos Aires, po Argentynie i pomyślałam, że karnawał to bardzo dobry czas na to, żebyśmy posłuchali tej wspaniałej, pięknej muzyki. Karnawał to czas zabawy, karnawał to czas balów. Tutaj wiele osób z widowni wczoraj szalało na balu, bo widziałam nasze studentki, naszych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku na balu przebierańców. Można tylko pozazdrościć energii, werwy. Kostiumy mieliście piękne. I takie kostiumy spotkałam w wielu krajach na świecie, bo miałam tę przyjemność, że uczestniczyłam w wielu karnawałowych paradach. Na przykład tutaj, w niewielkim kraju Belize, Ameryce Południowej, czy bardziej może Środkowej, dziewczęta przebrane za kwiaty prezentowały się mieszkańcom swojej miejscowości. Ale karnawał, co było dla mnie zaskoczeniem, również obchodzi się w Indiach. Może nie w całych, ale w takim stanie jak Goa mieliśmy również możliwość podziwiania pięknych parad, gdzie dziewczęta przebierały się za baśniowe postaci z legend, gdzie były wybierane królowe i królowie karnawału. Tu może niezbyt młode i niezbyt urodziwe, ale w tradycyjnych hinduskich strojach również panie, być może z jakiegoś koła gospodyń, tańczyły w naszej karnawałowej paradzie. Ale proszę Państwa, jak karnawał, to kojarzy nam się on jednoznacznie z Rio de Janeiro. Z miastem, które położone jest niezwykle barwnie i z miastem, którego mieszkańcy cały rok czekają na koniec karnawału. Cały rok dziewczęta szyją sobie stroje, mniej lub bardziej skąpe, szyją sobie nakrycia głowy ze wspaniałych piór strusich, błyszczące, złote. I ktoś może mówić, że to komercyjna zupełnie impreza. Tak, przybywa wtedy najwięcej turystów do Rio de Janeiro. Ale to także święto tych właśnie mieszkańców i to niekoniecznie bardzo bogatych. Oni potrafią na swoje stroje, na swoje pióropusze barwne wydać całe oszczędności. To jest ich cała filozofia. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy idą z tą barwną paradą przez Sambodrom, czyli taką ulicę, przy której są trybuny, oni czują się wtedy ważni. Oni czują się wtedy królami. Królami tej jednej nocy, tego jednego dnia. W Rio de Janeiro miałam okazję uczestniczyć w przygotowaniach do
takiego wielkiego święta, jakim jest karnawał. Każda dzielnica, nawet najbiedniejsza, nawet najskromniejsza, ma swoją szkołę samby, a tam przez wiele miesięcy uczą się kroków, uczą się tekstów swoich własnych piosenek i ci malutcy, i ci naprawdę już bardzo starzy, bezzębni staruszkowie i panie, oni tym żyją, oni to kochają, ale karnawał to także nasze polskie tradycje, choć może u nas na Konecczyźnie za wiele ich nie ma, ale w sobotę miałam okazję być na prawdziwym, fantastycznym karnawale w Czechach Wschodnich, w województwie pardubickim, gdzie mieszkańcy czterech wiosek od wieków kultywują tradycję parad karnawałowych. Dzięki temu, że trzymają w domach stroje, po dziadkach, po pradziadkach, robią przedstawienia, chodząc od domu do domu, tak samo jak przed laty, jak przed wiekami, to doceniono ich, wpisano ich święto, ich maski na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Było to coś fantastycznego, autentyczne, radosne przeżycie karnawału. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałeś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałam już wszystko, zapomniałam już wszystko, zrozumiałam i wiem. Żegnaj, kochany mój, i niezapomniany mój, sercem całowany mój śmiech. Już nigdy nie usłyszę kochanych tych słów, już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną w smutku i mąk, nie oplecie pieszczotą mnie krąg, biel twoich rąk już nigdy. Tango na początku tańczyli ze sobą wyłącznie mężczyźni. Nie dlatego, że pałali do siebie wielką miłością, tylko dlatego, że Argentynie pod koniec wieku XIX czy na początku wieku XX kobiety niemal nie miały żadnych praw. Warto przypomnieć, że dopiero w 1947 roku dzięki bardzo znanej Ewie Perón, Ewicie, kobiety uzyskały prawo do głosowania. Rolą kobiety było dbanie o ognisko domowe, o dzieci, o męża. Ale mężowi często to nie wystarczyło. W związku z czym, aby dać upust swoim emocjom, aby odpocząć, chodził do barów, do nieco podrzędnych lokali, bo wszystko się działo na biednych przedmieściach, w dzielnicach portowych. I tam, słuchając muzyki, mężczyźni tańczyli ze sobą. Kobiet tam po prostu nie było. Ale oczywiście kobiety nieco lżejszych obyczajów natychmiast podchwyciły ten taniec i w domach uciech zaczęły proponować, oprócz innych uciech, także uciechy taneczne. Tango to taniec jeden z pierwszych, których tak blisko ze sobą byli partnerzy. Już mówmy tutaj tylko o kobiecie i mężczyźnie. To był jeden z pierwszych tańców, gdzie przytulano się, gdzie patrzono na siebie wzrokiem pełnym emocji, pełnym erotyki. Taniec ten to był upust namiętności, ale także tęsknota za miłością, za niespełnioną miłością, tęsknota za niespełnionymi marzeniami. Proszę sobie wyobrazić, że ten taniec był bardzo długo zakazany. On był wyłącznie tańczony w domach uciech, w podrzędnych barach, na ulicach portowych.
ale ponieważ do Buenos Aires wtedy przypływało mnóstwo statków z marynarzami, z handlowcami, ci panowie trafiali często do właśnie takich domów, do barów. Muzyka na tyle im się podobała i taniec na tyle im się podobał, że zaczął się rozprzestrzeniać nie tylko po Ameryce Południowej, ale także trafił do Stanów Zjednoczonych, do Europy. Dopiero od roku 1911, taki jest rok podany, dopiero w Paryżu, kiedy tancerze zatańczyli w arystokratycznym salonie taniec tango, wzbudził on na tyle wiele emocji i na tyle był to wielki skandal, że zyskało to tango zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Ale poszło, już nie było odwrotu. Tango już było w całej Europie, także w naszej Warszawie.